to nasły takie casy, że tylo patrzeć końca świata. Downi muziłam jedno cąskę różańca ziecorem, a tero wszystkie cztery i to na klęckach. Zapraszam do jednego już z nielicznych we wsi gminnej Leli z budynków drewnianych. W budynku tym umieszczona jest wystawa Wnętrze chaty Krupiowskie. Zapraszam. Znajdujemy się na dużej izbie na wystawie stałej Wnętrza chaty Krupiowskiej. Ta chata Krupiowska z przełomu z drugiej połowy XX wieku miała czwórdzielny charakter. Była sień, mała izba, która służyła do przygotowywania pokarmu. Najbardziej charakterystyczny i reprezentacyjny wystrój miała duża izba oraz alkerz. Na dużej izbie najbardziej charakterystycznym momentem w kulturze duchowej Kurpiów był ołtarzyk. Tutaj ogniskowało się całe życie duchowe rodziny kurpiowskiej, czy tylko kurpiowskiej zresztą. Stąd odprowadzało się młodo do ślubu, stąd odprowadzało się syna do wojska, tutaj się go żegnało. Tu ubierano dzieciątko, któremu w kościele przy chrzcie świętym nadawano imię. Tutaj również typowe dla Kurpiów wisiały krzyże rzeźbione. Kurpie chodzili na pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę. Stamtąd przynosili w specjalnych butelkach wodę święconą, która później nalewana na naczynko nad drzwiami zawsze w nim była i na Kurpiowszczyźnie dzień zaczynał się od umoczenia palca w wodę święconą i naszego polskiego w imię Ojca i Syna. Również w tej dużej izbie, która przeważnie na Wielkanoc była parzona gorąco wodą, bo przecież tu się gotowało, tu była para, tu był kurz, zmywało się ściany wodą gorącą. Później bieliło się wapnem, ta chałupa była odkażona. Kurpianki brały nożyce, wycinały wielkie dni, najróżniejsze wycinanki, najróżniejsze pająki, najróżniejsze kierce, jak nie z grochu izby były, to ze słomy. I ta chałupa po prostu była bardzo barwna. W tej chałupie, w zależności od fazy rozwojowej na Kurpiowszczyźnie, stał kufer, później w latach 50. szafa, stał łyżnik, początkowo pojedynczy, później z podstawką w charakterze szafki, no i oczywiście talerze, które świadczyły o wystawności rodziny wiejskiej. Jadano codziennie z talerzy glinianych, no i odświętnie z talerzy po prostu malowanych. Również były tutaj takie podstawowe gliniane naczynia jak dwojaki, jak formy do babki na święta świątecznej, jak bańka do odstawania mleka. Były również tarki do tarcia ziemniaków na placki ziemniaczany. Była kuchnia, do połowy XX wieku gotowało się na kuchni, później wraz z rozwojem Kurpiowszczyzny gotowało się w garnkach, stały żelazka. Obok kuchni stało z wodą wiaderko do wody, z drewna wydłubane z jednego pnia drewna, może wcześniej wypalane. Nad kuchnią była powała, na której wysoko, bardzo wysoko leżał chleb. Norwid, poeta Mazowsza, właśnie pisał tutaj, że do kraju tego, gdzie kruszynkę chleba podnoszę z ziemi przez uszanowanie, tu na Kurpiowszczyźnie wokół chleba powstał cały obrządek rodzinny, tu się chleb szanował. Oczywiście nad wiaderkiem wisiał ręcznik, jakaś tam mała półeczka, na której trzymano i solniczkę, i to, i owo. I tak to oto wyglądała ta najbardziej prezentacyjna, bądź reprezentacyjna część chaty Kurpiowskiej. Znajdujemy się w alkerzu w chacie Kurpiowskiej. Siedzę na rozsuwanym łóżku,
W łóżku był baruch, była to słoma. To łóżko się rozsuwało na wieczór. Spało małżeństwo, dość często w środku spał jeszcze mały dzidziuś. Rodzina była przeważnie wielodzietna. Na dzień to łóżko się zsuwało, przykrywało się słomę lnianym obrusem. Łóżko było przykryte bardzo ładno tkaniną utkaną w domu. Na łóżku jedna duża poduszka bądź dwie. I jeszcze parę mniejszych, im więcej poduszek, tym była większa wystawność chaty wiejskiej. Przy łóżku stała kołyska, te kołyski były przeważnie ozdobnie rzeźbione. Dość często, kiedy maluch w nocy zapłakał, no to można było jednego piersio szybciej uśpić, a drugiego kołysaniem. W Alkierzu była również maszyna do szycia. Nie zawsze w chacie Kurpiowskiej były maszyny, ale w niektórych po prostu stała również koza. Koza to był taki dziwny mebel, który był używany w domu, ale był również brany ze sobą do lasu na jagody, był brany na łąki podczas grabienia siana, był brany na pole podczas kopania kartofli. To było bardzo lekkie, kładło się w to poduszkę. Dziecko bardzo szybko zasypiało, bo przecież pola kurpiowskie, łąki, lasy pachniały. Oczywiście w Alkierzu również na początku była grzęda, był to zwykły drąg przybity do sufitu i tu początkowo wieszano odzież rodziny wiejskiej. Znajdujemy się w małej izbie. Mała izba miała taki roboczy charakter i ona służyła do przygotowywania posiłków. Tutaj po lewej stronie znajduje się to wszystko, co do nich służyło. Zwróćmy uwagę na stołeczek do wyciskania twarogu. Na dzieżę do chleba wydłubano z jednego pnia drewna. Świadczy ona z jednej strony o pojemności rodziny wiejskiej, bo w ciągu tygodnia to ciasto z dzieży było w piekarniku jako chleb upieczone, a z drugiej strony świadczy o pojemności drzew, o objętości drzew, jakie rosły na Kurpiowszczyźnie. Kurpianka przeważnie dość długie lata w małżeństwie chodziła w okresie poczęcia. Może było jej ciężko trzymać takie duże wiadro wydłubane z pnia drewna z wodą. Stąd miała takie mniejsze, to się nazywał saflik. Tutaj widzimy również bańkę do odciągania mleka. Jeszcze z jednego pnia drewna wydłubano, a w połowie XX wieku już weszły bańki blaszane. Zwróćcie uwagę na stępę do kaszy gryczanej. Grykę trzeba było tłuc, obrabiać, później ją obsiewać przez sito. W każdej małej izbie i w każdej chacie kurpiowskiej była stępa do kaszy z prosa. Proso, które zebrane było i omłócone, sypało się do tej stępy, tłukło się tym stąporem, wierzchnie łuski z prosa zostały odtłuczone, później przewiewało się przez sito na wietrze i była kasza jaglana była ważnym produktem żywnościowym na wsi kurpiowskiej. I nie tylko kurpiowskiej. Charakterystyczną cechą tej stępy jest to, że jest to XVIII-wieczna stępa, która była wypalona w jednym pniu drewna. Później już dłubano, wcześniej wypalano. Palono ognisko, żarzył się ogień, odgarniano go od ścianek i po jakimś czasie po prostu stępa była już gotowa. Proso w ogóle to był dziadowski siew, bo wystarczyło garść, a pański zbiór, bo z każdego prosa po prostu było dużo kłosów. Mamy również tłuczkę do masła, no i oczywiście Protagoras z Abdery powiedział, jaką miarę dajesz, taką ci odmierzę. To były pierwsze miary, pierwsze wagi na Kurpiowszczyźnie. Nazywało się to u nas bedzmerem. Oczywiście od czasu do czasu w takiej chatce było trochę i gryzoni. W związku z tym słoninę czy mięso osolone przechowywano w wielkich skrzynkach po prostu zamykanych, żeby się one do nich nie dostawały. I oczywiście łyżnik bardzo prosty, zrobiony, na którym stały
jak zwykle dwojaki, dzieżki, salaterki, jakiś tam fajansowy po prostu, prawda, dzbanuszek. Znajdujemy się przy łóżku, które na kurpiach nazywało się ślaban. To łóżko rozsuwało się wieczorem, natomiast i to łóżko zmieniało dwa razy swoją szerokość, natomiast na dzień nakładało się taką deskę i można było na nim siedzieć. Skąd ta dziwna nazwa ślaban? Otóż dość często dziewczyna, która miała 18 lat, stawała się na kurpiowszczyźnie już prawie mężatką. Przed ślubem nie sypiała już ze swoją siostrą, tylko spała sama. I od spania przed ślubem, po staropolsku ślubunek, to właśnie łóżko nazywa się ślaban. Muzykanty, konika!